Tu es Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam. Ти єсте опока, і на те опоці збудуєм кощу мой, а брами пікельні не пшемогонго. В ім'я Ойця і Сина, і Духа Святого. Амен. Дорогі вірні, дзісяй обходимо велике свято святих апостолів Петра і Павла. І те важне слово слушимо дзісяй в Евангелії ведлог Святого Матеуша, де Єзус по раз колейний виружня Шимона, дайонц ясно до зрозуміння, że ten apostoł będzie pełnił szczególną posługę. W końcu zmieniając imię Szymona na Piotr, opoka, Jezus nadaje mu nowe cechy, które są mu dane do pełnienia ważnej posługi w Kościele. Szymon otrzymuje nowe imię Piotr, które oznacza opoka, kamień, fundament. Z Pisma Świętego wiemy, że sam Chrystus jest nazywany opoką, fundamentem, kamieniem. To porównanie często pojawia się w proroctwach. Tak więc Jezus nadaje jednemu z apostołów to imię opoka, swoją własną cechę. Ty jesteś opoką. Jakie to zdumiewające. Oczywiście, Chrystus jest fundamentem Kościoła. Bez Chrystusa nie ma Kościoła. Niesamowite jest jednak to, że prosty człowiek, taki jak Szymon Piotr, przyjmuje tak ważną posługę od Boga, bycie fundamentem Kościoła, uczestniczenie w boskich cechach i otrzymywanie boskiej pomocy w rzeczach, które są poza mocą słabego człowieka. Niecały tydzień temu, w ostatnią niedzielę, słyszeliśmy w Ewangelii właśnie o Szymonie, do łodzi którego wchodzi Jezus, aby nauczać ludzi, a następnie dokonuje cudownego połowu ryb. Jest to jedna z pierwszych okazji, kiedy Jezus wyróżnia Szymona z tłumu innych uczniów i tych, kto słuchają Jego słowa. Jakże harmonijnie ta niedziela, niedzielna Ewangelia poprzedza dzisiejsze wielkie rzymskie święto świętych Piotra i Pawła. Czy może to być znak dla nas, abyśmy bardziej zastanowili się nad słowami Ewangelii dotyczącymi posługi apostoła Piotra? Czy to możliwe, że w ten sposób Bóg zachęca nas do większej modlitwy za następcę świętego Piotra, papieża, biskupa Rzymu? Dzisiaj, z okazji Wielkiego Święta, możemy poświęcić trochę czasu na cichą modlitwę kontemplującą, aby przynieść się w duchu do wiecznego miasta Rzymu, do miejsca, w którym z woli Bożej apostoł Piotr pełniał swoją posługę jako wiedzialna głowa całego Kościoła chrześcijańskiego. Aby to miasto, Rzym, było miejscem, w którym następuje. Być głową Kościoła Pana Jezusa, zachowywać skarb wiary chrześcijańskiej i przekazywać go kolejnym pokoleniom. Przekazywać wiarę, która daje życie wieczne. My, katolicy, należymy do Chrystusa i Jego Kościoła, który... Tak było zawsze w przypadku chrześcijan. To miasto, Rzym, było ulubionym miejscem pielgrzymek. Każdy chciał dotknąć tamtejszych relikwii, odwiedzić starodawnie świątynie, się pomodlić przy grobie świętego apostoła Piotra i innych świętych papieży i męczenników. W pierwszej kolejności oczywiście chrześcijanie zadawali sobie trud podróżowania, często na pieszo do grobów świętych apostołów Piotra i Pawła, aby tam się modlić i prosić Boga o łaskę. Obecnie przeżywamy trudne czasy z powodu kryzysu Kościoła. Dotknął ten kryzys wszystkich aspektów życia Kościoła, a przede wszystkim mszy świętej i kapłaństwa serca Kościoła
I oczywiście nie byłoby możliwe, aby kryzys osiągnął takie rozmiary, gdyby nie dotknął najbardziej niezmiennej rzeczy, jaką Kościół zawsze posiadał – papiestwa. Kiedy o tym myślimy, nasze serce drży. Czy coś takiego jest możliwe? Czy to możliwe, aby niewzruszona opoka, która została położona jak fundament Kościoła przez samego Chrystusa, nagle zaczęła się chwiać? A jednak niestety nasze oczy i uszy nas o tym przekonują. W historii często zdarzały się kryzysy, które zbierały wielkie żniwo w życiu Kościoła. Były polityczne spory i walki, które nie oszczędzały monsignore Lefebvre w roku 1979. Takie pytanie mogło kusić dobrych chrześcijan wielokrotnie, gdy widzieli, jak papież Paweł VI wspierał pewne inicjatywy, które niszczyły Kościół. Jak następca świętego Piotra mógł w tak krótkim czasie wyrządzić Kościołowi więcej szkód niż rewolucja francuska? Rezultatem takich zdarzeń były wątpliwości, czy warto modlić się za papieża, który nie jest, może być, papieżem, czy za kogoś, może być, kto nie ma prawa zasiadać na tronie Piotrowym. Na te pytania arcybiskup Lefebvre udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Ci, którzy twierdzą, że tron Piotrowy jest pusty, mylą się. Rzeczywistość jest bardziej złożona. Na przykład, czy heretyk może być papieżem? Duża część teologów jest zdania, że papież może mieć heretyckie poglądy nawet, jeśli działa jako prywatny nauczyciel, ale nie może tak być, jeśli działa jako nauczyciel całego Kościoła. To znaczy, że mówi z katedry. Przykład papieża Pawła VI pokazuje, że jego intencją nie było utrzymywanie heretyckich poglądów. Ilekroć wskazywano mu na niebezpieczeństwo herezji, dodawał do tekstów przeciwne lub niejednoznaczne zdania, usuwając w ten sposób niebezpieczeństwo stwierdzenia herezji. To pokazuje, że Paweł VI był liberalnym papieżem, próbującym łączyć to, co nie do pogodzenia. Nie można jednak twierdzić, że był heretykiem. I to oznacza, został papieżem. Oto co monsignore Lefebvre powiedział swoim seminarzystom w listopadzie 1979 roku. Nasze bractwo kapłańskie zdecydowane odrzuca tego rodzaju poglądy, to jest sedevakantyzm. Chcemy być blisko związani z Rzymem, z następcą świętego Piotra. Jednak z wierności wobec jego poprzedników odrzucamy jego liberalizm. Nie boimy się mu tego powiedzieć, z całym szacunkiem, ale stanowczo, tak jak to uczynił święty Paweł wobec świętego Piotra. Z tego powodu odmowa modlitwy za papieża jest nam głęboko obca. Przeciwnie, podwajamy nasze modlitwy, aby Duch Święty oświecił go i dał mu siłę w ustanawianiu i obronie wiary. Niech te słowa monsignora Lefebvre jeszcze głębiej dotkną naszych serc i uchronią nas przed podstępnymi pokusami utraty miłości do Rzymu, do następcy świętego Piotra i od izolowania się w miłości własnej. Nie chcemy podobać się wrogowi rodzaju ludzkiego, przyjmując takie złe myśli, które wprowadzają niezgodę w szeregi tradycyjnych katolików. Chcemy znaleźć schronienie w modlitwie, cnotliwym życiu i uczynkach miłosierdzia, a przede wszystkim chcemy modlić się za wiedzialną głowę Kościoła, za papieża,
aby Pan Jezus Chrystus skierował Jego dzieło na odnowienie Kościoła wstrząsanego kryzysem, odnowienia w duchu tradycji rzymskokatolicką, odnowienia na sposób powrotu do swoich korzeń, do wiary Rzymu tradycyjnego, jak na to zawsze była wola Boża. Wzywamy wstawiennictwo świętych apostołów Piotra i Pawła, aby chronili naszą wiarę i wyprowadzili Kościół z tego kryzysu. Wiemy, że prędzej czy później do tego dojdzie, jak to już nieraz miało miejsce w historii. W międzyczasie będziemy gorliwie wypełniać nasze obowiązki, każdy na swoim miejscu, i pozostaniemy wiernymi dziećmi Kościoła rzymskokatolickiego, jedynego Kościoła Jezusa Chrystusa. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.